Otwieram 32. sesję Rady Miejskiej w Nidzicy kadencji 2010-2014. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały. Punkt 11 i podpunkt 11 został wycofany z porządku obrad dzisiejszej sesji. Panie Burmistrzu, proszę dalej. Prosiłbym również o wprowadzenie i tutaj w sumie cztery projekty uchwał dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica, ale po kolei po prostu będę i po kolei wnosił. Będziemy wprowadzać. W punkcie 11, podpunkt 11, prosiłbym o wprowadzenie podpunktu 11, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia uwagi dotyczącej projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica w zakresie umieszczenia siłowni wiatrowych o mocy od 1 do 2 MW na działkach o numerach 14x4, 15, 16, 17 w obrębie Orłowo. Temat był omawiany na Panie Burmistrzu, ja pozwolę sobie panu przerwać. Moi drodzy, dziękuję. Panie Burmistrzu, proszę kontynuować. Proszę bardzo, radny Rafał Ziółkowski. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, jest taka sytuacja, że ja jako Przewodniczący Komisji Oświaty, jako radny nie byłem poinformowany o tych uchwałach, że będą to wprowadzane uchwały dopiero teraz na sesji. Wiem, że wczoraj odbyło się spotkanie odnośnie tych uchwał. Nie zostałem zaproszony na to spotkanie, nikt mnie nie powiadomił. Oczywiście nie jest to pierwsze, powiem tak może uchybienie, że nie zostałem zaproszony na spotkanie, bo było to spotkanie z panią kurator, gdzie jednak też nie dostałem żadnej informacji, czy to na telefon, czy to na adres mailowy radnego Rafała Ziółkowskiego. Dlatego no, muszę być przeciwko wprowadzeniu i później no, tej całej uchwały. Moi drodzy, musimy jakoś z tego wybrnąć. Panie radny, czy pan podał swój nowy numer telefonu do biura rady? Czy mamy nowy numer telefonu pana Ziółkowskiego? 12 maja wspólnie z panem starostą spotkaliśmy się z wicemarszałkiem Wincentym, z wicemarszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, oczywiście panem Witoldem Wróblewskim oraz dyrektorem zarządu dróg wojewódzkich panem Waldemarem Królikowskim w sprawie inwestycji drogowych na terenie Nidzicy. Znaczy ja bym prosił o spokój, bo no, możemy się umówić tak jak proponowałem kiedyś, że no, w formie tylko pytań sprawozdanie mogę składać w formie pisemnej i nie odczytywać, jeśli jest to zbędna forma, panie przewodniczący. Czemu zbędna? No bo skoro mam problem z odczytaniem ze względu na prowadzone drodzy, rozmowy. Prosiłbym o uwagę. 16 maja odbył się 5. Gminny Bieg Pamięci imienia Jana Pawła II, którego organizatorami byli Parafia Miłosierdzia Bożego, Zespół Szkół nr 2 oraz Zespół Obsługi Oświaty i Sportu. I w planie pracy, panie przewodniczący Rady, na tą kadencję jest czwarty taki rozdział edukacja, mianowicie opracowanie strategii rozwoju oświaty na lata 2011-2015. Takowej wiedzy nie mam, iż takowe opracowane strategiczne rozwijanie się oświaty jest, nawet tej wiedzy nie ma przewodniczący oświaty. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy zespół obsługi oświaty i sportu ma w swojej nazwie obsługę placówek oświatowych. Jest taka informacja z dyskusji z nauczycielami tychże placówek, a mianowicie kto upoważnił panią dyrektor zespołu obsługi oświaty i sportu do zarządzania tymi placówkami wyręczania, wręcz przeciwnie, dyrektorów. Dyrektorzy nie są dyrektorami tychże placówek. Dobrze, dziękuję. Panie radny, mamy tutaj dyrektorów, nie wiem, jeżeli będzie któryś miał dyrektorów to pana poprzeć, to mam nadzieję, że to powie tutaj przy wszystkich, jeżeli taki jest. Jeżeli tego nie poprze, to uważam, że znowu jesteśmy wprowadzeni w błąd. Za chwilę to na pewno skonfrontujemy, bo mamy większość dyrektorów na sali. Na ostatniej sesji zarzucono mi, właściwie zarzucił prezes PUG-u, Przedsiębiorstwo Gospodarki. Panie radny, proszę, ale jeszcze chwilkę. Proszę bliżej mikrofon, bo naprawdę
nic nie słyszymy. Zarzuci mi, że rozpowszechniam nieprawdę co do wynagrodzenia, jakie otrzymał za rok 2012. Wyjaśniam. Z oświadczenia majątkowego z dnia 26 kwietnia dochody z tytułu zatrudnienia pana prezesa wynosiły 120 584,54 grosze, co daje miesięczny dochód, i tutaj było zarzucenie, że nie ma takiego dochodu przekraczającego 10 tysięcy miesięcznie, ale ten dochód wynosi 10 048,71 groszy. Dziękuję. Panie Przewodniczący, tak. Wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników wydziałów, osób podpisujących decyzje w imieniu burmistrza, również prezesów spółek są jawne. No każdy może sobie wejść w biuletynie, przeczytać. Także tu pan radny nie odkrył prochu, że dotarł w internecie do oświadczenia majątkowego, bo te oświadczenia są od wielu lat publikowane. Tam kwestia była, kto miał więcej, czy pan prezes Burek, czy pan prezes Jabłonka. Każdy może sobie wejść i porównać, i to chyba nie jest temat na sesję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałem tylko, no, poczułem się nie ja tym pokrzywdzony, lecz moje mieszkańcy. Przyjechaliśmy na komisję budownictwa i rozwoju, no, niech będzie tak. Dzwoniłem wcześniej, że przyjeżdżamy, delegacja przyjeżdża. Przyjechaliśmy, wchodzimy na komisję, kazano nam poczekać, bo tam nie wiem tego. Czekaliśmy na korytarzu. Czekaliśmy godzinę. Po godzinie przychodzi pan przewodniczący i zaczyna się obrady na korytarzu. Który? Bardzo, bardzo mnie to... Który przewodniczący? No nie wiem, czy naprawdę mieszkańcy Grzegórz nie zasłużyli sobie na jakiś lokal, tylko musieli na korytarzu być. Nie mam pretensji do radnych, bo radni nic nie winni, ale do pana przewodniczącego mam pretensje. Nie powinny obrady być. Mieliśmy jeszcze inne sprawy do poruszenia z komisją. Czy tylko pan przewodniczący rządzi, czy cała komisja? Nie wiem, czy jak to jest, kurczę. No nic, nie będę się wypowiadał, może w prasie więcej napiszę. Ja tylko mam tą informację od nauczycieli, którzy pracują w tychże placówkach i odczuwają to, a nie inaczej, że jest kompetencja dyrektora placówek wykonywana w części przez panią dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu. Między innymi też pada zapytanie, dlaczego Fundusz Zdrowia jest w dyspozycji ZOS, a nie dyrektorów placówek. No jest szereg takich, no, rzeczy, że widzimy nawet medialnie, jak się pokazuje, dyrektorzy są w tyle, ale pani dyrektor zawsze reprezentuje placówki, reprezentuje osiągnięcia. Tam nie powinno być pani dyrektor, bo pani dyrektor jest w innym dziale, a nie w szkole. Ja nie wiem, panie radny, których nauczycieli pan pytał o to i którzy to są tacy niezadowoleni z tego, co się dzieje w Nidzickiej Oświacie. My postrzegamy to zupełnie inaczej. My nie postrzegamy tego, że pani dyrektor rządzi szkołami, czy rządzi nami tym bardziej, bo to uwłacza nam to, co pan teraz powiedział, jako dyrektorom, jako ludziom. My zostaliśmy powołani na stanowiska dyrektorów i pełnimy swoje funkcje najlepiej, jak potrafimy. Podejmujemy je samodzielnie i samorządnie. A z panią dyrektor Sawicką współpracujemy i my to tak postrzegamy. Nie postrzegamy tego, że jesteśmy podwładnymi, jesteśmy współpracownikami. A może by tak trzeba było nareszcie podziękować i dyrektorom, i pani Sawickiej za miliony pieniędzy, które sprowadziliśmy do Nidzickiej Oświaty. Może trzeba byłoby się przejść do szkół i zobaczyć, jak one teraz wyglądają, jak wyglądały w 2007 roku. Ile mają dzieci pomocy dydaktycznych, jak wyglądają klasopracownie, jak zmienia się Nidzicka Oświata. A to między innymi dzięki i pani Sawickiej, i obecnej kadrze dyrektorskiej, która tutaj jest. Ale nie słyszymy tego, że na przykład dziękujemy państwu za to, że się staracie, że stajecie na głowie, że sprowadzacie pieniądze, i to nie małe pieniądze, do gminy, żeby nasze dzieci, w które trzeba zainwestować, bo to jest przyszłość nasza, naszego miasta, a tylko postrzegana jest oświata jako balast, jako
dawanie pieniędzy i tylko szukanie jakby problemów w tym. Więc myślę, że należałoby bardziej od drugiej strony spojrzeć, panie radny, a jeżeli rzeczywiście ma pan kontakt z takimi nauczycielami, to my jako dyrektorzy chętnie byśmy z nimi przedyskutowali te sprawy, w czym widzą taki problem, że co się takiego złego dzieje, jak to tutaj ktoś jest uciskany. Dziękuję bardzo. Może to nauczyciele z dawnej szkoły pana radnego, a nie z placówek gminnych. Dziękuję. Przechodzimy dalej, panie burmistrzu, do... Chyba, że pani dyrektor jeszcze w tej sprawie, to proszę bardzo. Nie, wiem, nie może tam coś być. Nie, ja nie w tej, nie w tej sprawie, ponieważ myślę, że nie ma to najmniejszego sensu. Ponieważ zawsze ja podkreślałam, że ja współpracuję z dyrektorami, że tworzymy zespół. Natomiast no, po raz kolejny ktoś coś komuś powtórzył, powiedział. No cóż, może ja się tym różnię od niektórych, że Nie mówię tylko działam, natomiast jeśli chodzi o strategię rozwoju, to proszę Państwa, ja w ciągu ostatnich 2 lat uczestniczę systematycznie w projekcie strategiczny rozwój, właśnie strategiczne zarządzanie lokalną oświatą. Na ostatnim spotkaniu byłam z panem przewodniczącym rady, z panem Markiem Kieszkowskim. Na tym spotkaniu jednoznacznie stwierdzono, że małe samorządy rzeczywiście takiej strategii nie powinny opracowywać, a w ogóle w Polsce jest niewiele gmin, które tę strategię opracowały. Z czego to, proszę Państwa, wynika? Z niestabilności prawa. Dobrze, panie przewodniczący. Panie sołtysie, komisja ma swój plan pracy opracowany troszkę wcześniej. Po wizycie, panie sołtysie, nic nie wiedziałem, że pan przybywa z Radą Słezską na spotkanie. W tym momencie, jak pan sołtys przyszedł na komisję, uczestniczyła w posiedzeniu komisji pani Sawicka. Poprosiliśmy pana sołtysa, żeby poczekał chwilę na korytarzu. No, spotkanie z panią Sawicką troszkę się przeciągnęło. No i weszliśmy do pana sołtysa, wyszedłem ja, pan przewodniczący Kieszkowski, pan burmistrz Dariusz Szypulski. Uczestniczył też pan prezes PUGK, pan Andrzej Jabłonka. No i pewne jakie ustalenia opracowaliśmy sobie na tym korytarzu, jak pan mówi, przekazałem na komisję razem z panem burmistrzem. No jeśli pan jest niezadowolony z tego, że no, takie osobistości stały na korytarzu z panem rozmawiały, to nie wiem. Ale z tego, co tam ustalaliśmy, panie sołtysie, mieszkańcy za Grzegórzek byli zadowoleni, tylko się kłóciliście między sobą, czy mamy robić jeden stawek, czy dwa. No nie wiem, co masz mu pan wytłumaczyć. Jak pan uważa, że jest naprawdę, został pan obrażony tym, że spotkaliśmy się na korytarzu, zapraszam nas na tę komisję do środka, no i przepraszam w imieniu swoim. Dziękuję. W roku 2012 ujawniono 1461 wykroczeń, 1010 sprawców zostało pouczonych, nałożono 446 mandatów karnych, skierowano 5 wniosków o ukaranie przez Sąd Rejonowy Wydział do Spraw Wykroczeń. Budżet roku 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 173 532,86 zł. Skład orzekający stwierdza, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Skład orzekający stwierdza również, że zostały spełnione wymogi zawarte w artykule 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z artykułem 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Przechodzimy do projektu uchwały nr 2, udzielenie absolutorium burmistrzowi Nidzica za 2012 rok. Czy są uwagi?
Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały numer 2? Udzielenie absolutorium burmistrzowi Nidzicy za 2012 rok. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała numer 2 została przyjęta jednogłośnie. Pierwsza uwaga dotyczy miasta. Mianowicie to jest fragment tego terenu 5500, tego obniżenia dolinnego. Myśmy tutaj część wniosków uwzględnili, bo wprowadziliśmy w stosunku do obecnego studium pas zabudowy jednorodzinnej tutaj na nieco wyższym terenie wzdłuż drogi. Rozszerzyliśmy również ten teren 5400 o tutaj tą działeczkę, też to jest trochę teren wyższy, ale odrzucony został wniosek obejmujący tutaj aż do tego głównego kanału, ponieważ trzeba utrzymać tą zasadę, ja o tym mówiłam, tą zasadę nieprzegradzania. Jest to sprawa klimatu miasta i sprawa taka, że nie można tutaj hamować wpływu wód, bo będą podtopienia. To na terenie miasta. Jedna uwaga. Druga uwaga i trzecia dotyczyła studium gminy. Ja jeszcze was otworzę rysunek. Uwaga dotycząca Orłowa. W części została uwzględniona, bo tam były dwie sprawy. Jedna sprawa to przeznaczenie terenu pod obsługę rolnictwa i działalność gospodarczą i to zostało uwzględnione. Natomiast druga część tej uwagi to dotyczyła lokalizacji wiatraków na południe od Orłowa. I niestety uwzględnienie tej uwagi prawnie jest niemożliwe, ponieważ nie możemy elektrowni wiatrowych lokalizować na terenie krajobrazu chronionego i jeszcze tutaj mamy Naturę 2000, to jest na dodatek ostoja ptasia, a wiadomo, że wiatraki najbardziej są narażone na, to znaczy odwrotnie, ptaki są narażone na kolizję z wiatrakami. Trzecia uwaga, to właściwie tylko w niewielkiej części została nieuwzględniona. Dotyczyła ona rozszerzenia terenów przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe tutaj w rejonie Łysakowa. Myśmy uwzględnili tutaj roszczenia, został rozszerzony ten teren w kierunku granicy, nawet to poszło jeszcze raz do zaopiniowania przez gminę sąsiednią, natomiast nie uwzględniliśmy działek położonych najbliżej miejscowości po to, aby ta miejscowość miała oddech jakiś i jeszcze jakieś tam ewentualnie możliwości rozwoju na przyszłość. W sumie to jest około 20 hektarów nie uwzględnione. Wobec tego dużego terenu to jest niewielka część. Ja dziękuję. Jeśli państwo macie pytania, bardzo proszę. Radna Marzena Łada. Panie przewodniczący, ja po prostu może nie w temacie, ale chciałam po prostu przejść do takiego punktu właśnie, co było mówione wcześniej odnośnie naszego, nasz kolega właśnie, pan Alfred Potapiuk, jego myślenie. Ja myślę, że moi koledzy, koleżanki i radni też nas poproszą, że tak nie jest, że pani Sawicka, tak samo jak i dyrektorzy szkół, robią bardzo wiele, wiele rzeczy się zmieniło w tych szkołach, no wszyscy wiemy, piszą różne programy, piszą programy, po prostu pani Sawicka reprezentuje nas, naszą gminę Nidzice, nie tylko u nas tutaj w, naszej, w naszym mieście, ale tak samo poza granicami naszego miasta i takie rozumowanie, że to, co mówi nasz kolega Fredek, z całym szacunkiem do ciebie, to po prostu uwłacza nam jako radnym. Ja bym była, naprawdę bym była chyba nie w porządku, jakbym się do tego nie odniosła. Bo wiem, że wiele rzeczy jest robionych w szkołach, nauczyciele są zadowoleni, a że ty masz takie informacje, to po prostu spotykamy się na klubie, spotykamy się na komisjach i takie rzeczy powinniśmy sobie wyjaśniać nie publicznie na sesji, tylko po prostu we własnym gronie. Wszystko idzie przez media, wszyscy ludzie słuchają, patrzą, wiesz, to są jakieś propagandy, jakieś tam, ja nie wiem, twoje myślenie jakieś, może ty może myślisz inaczej, my też myślimy inaczej. Także bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Radny Alfred Potapiuk.
Odniosę się do wypowiedzi radnej Łady. To nie jest mój wymysł. To są wnioski, jakie składają mi i odważnie składają nauczyciele pracujący w szkołach. Tutaj do radnego pytam się, czy się szeregowi nauczyciele zgłaszali, nie. A więc jednym tylko słowem powiem. Punkt widzenia jest określany od miejsca siedzenia. Możemy określać dobrze, ale trzeba zejść na dół i popatrzeć, co jest faktycznie. Dziękuję. Nic nie mam na ten temat do powiedzenia. Dziękuję. To nie jest mój wymysł. Jakaś złośliwość. Dziękuję. Proszę bardzo, radna Tomkowska. Ja myślę, że panie radny, dawno pan nie był w szkole. W naszych szkołach, bo nasze szkoły naprawdę są bardzo dobrze wyposażone. Warunki pracy i nauki są naprawdę bardzo dobre. No i bardzo dużo pomocy dydaktycznej znajduje się, tych nowoczesnych, bo przecież musimy podążać za tym, żeby nasze dzieci również korzystały z tych nowoczesnych pomocy oświaty takiej, żeby potem nie mieli trudności, jeżeli pójdą gdzieś dalej, więc trzeba dać im te podstawy. I ja myślę, że panie radny, nie był pan dawno w szkole, bo naprawdę jak się wejdzie do szkoły, to jest zasadnicza różnica, co przez te 5 lat zostało zrobione. A to, że nauczyciele, dyrektorzy pozyskują, wspólnie tu z panią dyrektor Sawicką, pozyskują środki, żeby te szkoły wyglądały lepiej. No to wiemy o tym, bo wiele razy, bo głosujemy nad tym, jeżeli projekt przyjdzie, to my udzielamy no, aprobaty, żeby ten projekt był prowadzony. I myślę, że tak, że to jest takie zadawanie pytania od razu z tezą. Od razu pewna odpowiedź idzie i coś zasugerowanie społeczności, że coś jest na rzeczy. I tak nie powinno być, bo to wcale po prostu nie jest dobrze tak. Po prostu mówić o kimś i na zasadzie, że ktoś mi mówił, trzeba to sprawdzić, bo chyba nie jest to dobre, bo to się komuś, się kogoś krzywdzi czasami takimi opiniami. Dziękuję. Ja tylko mam prośbę do kolegi radnego, żeby jak taka grupa niezadowolonych nauczycieli istnieje i ma prawo być, bo nie wszyscy muszą być zadowoleni z wszystkiego, to żeby zebrać tą grupę i naprawdę niech wyrażą swoją opinię przy pani dyrektor, przy panu burmistrzu, bo może gdzieś coś tkwi takiego, co trzeba wyjaśnić wprost i u źródeł, a nie należy opowiadać i mówić, bo ktoś tam niezadowolony. Już większej grupy niezadowolonych, jak grupa referendalna i pan Sosnowski, to chyba się nie spodziewamy na tym terenie, także można to wyjaśnić. Można to wyjaśnić, póki są myśli takie, ale wewnątrz i u źródeł, i z grupą, która naprawdę jest niezadowolona. Dyrektor zespołu szkół numer 1 zwrócił się do nas za pośrednictwem nauczyciela wychowania fizycznego o wsparcie finansowe wyjazdu dziewcząt na festiwal mini koszykówki. Pisma wysłane zostały do państwa radnych mailem. I również kilku radnych już płaciła pieniążki na ten cel. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania w wolnych wnioskach? Nie widzę. Dziękuję bardzo państwu za przybycie i wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 32. sesję Rady Miejskiej kadencji 2010-2014. Dziękuję bardzo, do widzenia.